Kobieta może się spełniać zawodowo, jeżeli najpierw podejmie sobie decyzję głębszego zastanowienia się, co chce robić i w jakim biznesie chce działać, czyli do jakiej grupy docelowej będzie adresowała swoje usługi bądź produkty, które wytworzy i w jakim środowisku, w jakiej kulturze organizacyjnej. Bardzo często kobiety pracujące w biznesie starają się być za męskie i to jest od zachowania poprzez styl ubierania, zapominają o tym, że kobiecość jest okej, oczywiście w odpowiednich ramach biznesowych, żeby też gdzieś tam nie za bardzo tą kobiecość w formie bardziej prywatnej emanować. Kobieta alfa jest to kobieta, która jest świadoma swoich potrzeb, nie robi nikomu przykrości, nie robi niczego kosztem kogoś, tylko realizuje siebie. Ta alfa to znaczy przede wszystkim, że siebie stawia na pierwszym miejscu, ale nie robi tego bardzo egoistycznie, tylko dba o siebie oraz o realizację potrzeb swoich bliskich. Czyli jeżeli na przykład przyjmijmy, że dana kobieta jest mamą, to pamiętać musi o tym, że żeby ona była szczęśliwa i żeby była dobrą mamą dla swojego dziecka, to najpierw ona musi mieć siłę. One wchodzą do środowiska, w którym po prostu jest wymiana płci, czasami zapominają o tym, że kobiecość jest bardzo dobrą cechą i robią się dziwne sytuacje, w których na przykład wyglądają zbytnio kobieco i dziwią się, że grono męskie za bardzo skupia uwagę na ich aparycji, a inne z kobiet z kolei są na etapie negowania jej, bo za ładnie wygląda, albo z drugiej strony medalu. Zaczynają totalnie zaniedbywać siebie, swój wygląd, co oczywiście potem wpływa na jej poczucie pewności siebie, które z kolei w momencie jak negocjuje i dba o różne interesy, może jej gdzieś tam nie pomóc w realizacji sukcesu.